Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy przepysznego schabowego z kani czubajki bądź sowy, no w zależności od tego, w jakim regionie na tego grzyba wołamy. No w tym roku grzyby szaleją, ja jeszcze znalazłem sobie dzisiaj 3 sowy i zaprezentuję Wam właśnie dzisiaj takiego przepysznego schabowego. No i moja sowa tu już jest ładnie opłukana zimną wodą. Ja ją teraz będę tutaj suszył na ręczniku papierowym, a my teraz w tym czasie przejdziemy do przygotowania sobie jajek. Ja do mojej kani zużyję 3 jajka, no myślę, że powinny mi wystarczyć. Jajko oczywiście żółtko z białkiem, do jakiejś salaterki i zanim zaczniemy to tutaj dobrze rozszczepywać, musimy jeszcze teraz sobie to doprawić. Ja tutaj do siebie dam jedną malutką łyżeczkę soli i wkręcę trochę pieprzu. Pieprzu dajemy opcjonalnie, możemy dać dużo, możemy dać mniej, to wszystko w zależności od Waszego upodobania. Z solą robimy tak samo. Ja tutaj do tej panierki dałem malutką łyżeczkę, ale jeszcze później przed smażeniem będziemy mogli też to delikatnie sobie opcjonalnie dosolić. Jeżeli oczywiście ktoś lubi sól i pieprz. Sól i pieprz mam dodaną. Teraz musimy to wszystko dobrze rozklepać. No i jajko już mam rozbite. Zobaczcie, u mnie tego pieprzu trochę jest. No ja bardzo lubię pieprz, także ja sobie daję go więcej. Teraz bierzemy patelnię i na patelnię musimy wrzucić trochę masła. No nie powiem Wam, ile tutaj tego rzucam. Ja to robię po prostu do oka. Taką kostkę tutaj odkroiłem, tak jak widzicie. I to mi w zupełności powinno wystarczyć. Teraz patelnię stawimy na gaz. Zaczniemy rozpuszczać masło. No i ja teraz tutaj właśnie zaczynam rozpuszczać swoje masełko. A teraz w międzyczasie przygotujemy sobie panierkę. Ja mam tutaj dwa duże talerze. Na jeden wysypię sobie bułkę tartą, a na drugi wyleję to jajko, które przed chwilą musieliśmy dobrze sobie roztrzepać. Pieprz, wszystko tutaj na dole zostało, wszystko tu muszę z powrotem dać. I teraz, zanim zacznę panierować moją sowę, ona u mnie tutaj, tak jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ma taki trochę czubek. Ja ten czubek sobie delikatnie zetnę, po prostu żeby to później mi ułatwiło smażenie z drugiej strony. U mnie masło już się praktycznie prawie rozpuściło, więc możemy teraz panierować naszą sowę. Tak jak widzicie, ja tutaj odciąłem czubek i wtedy będzie mi po prostu łatwiej z obu stron to smażyć. Co pierwsze robimy? Najpierw namaczamy nasz kapelusz w naszych jajkach. Teraz obtaczamy to w bułce tartej. Możemy nawet sobie posypać, rozprowadzić po całości i tą czynność powtórzymy. Zrobimy to jeszcze raz, tak żeby ta panierka taka tu nam wyszła grubsza warstwa. Odczepiamy i jeszcze raz. Wkładam do jajka z jednej strony, tu nie doszło, z drugiej strony, proszę bardzo, i jeszcze raz kładziemy na bułkę tartą. Ja preferuję właśnie sowę w podwójnej panierce. Normalnie rzadko tak robię, żeby używać grubą panierkę, ale w przypadku sowy akurat to lubię. Posypuję tak samo tu jeszcze i teraz przed nałożeniem na patelnię musimy to dobrze tak oklepać, żeby ta panierka pozostałość nam dobrze zleciała. Sowa jest gotowa i możemy ją kłaść na patelnię. No i zaczynamy obsmażanie. Obsmażamy na złoto-ciemny kolor z obu stron. No jeżeli ktoś jeszcze takiej sowy nie jadł, naprawdę zachęcam. Spróbujcie, naprawdę w smaku to jest rewelacyjne. Ja nawet bym powiedział, że to jest dla mnie schabowy numer jeden. Właśnie schabowy z sowy. Lepszy jak schabowy wieprzowy. To jest po prostu dla mnie najlepsza wersja schabowego. I obsmażamy tak z jednej i z drugiej strony na złoto-ciemny kolor. Zobaczcie, ja już się przewróciłem na drugą stronę. Naprawdę nie zajęło to mi dużo czasu, bo dosłownie nawet chyba nie 3 minutki, może 2. I tu już mam kolor piękny. I teraz obsmażam to z drugiej strony. Na taki sam kolor, tak jak tutaj widzicie. Moja sowa zaraz będzie gotowa. Ja tutaj sobie jeszcze ją delikatnie z góry naprawdę malutką szczyptę soli jeszcze posypię. Ale to już, tak jak mówiłem, opcjonalnie. I za chwilę będziemy ją ściągać. No i moja sowa usmażona. No unosi się naprawdę rewelacyjny zapach. Ja ją teraz tutaj przekroję w połowie i zaraz Wam tutaj ją pokażę. Proszę zobaczyć. Wygląda normalnie jak
zwykły schabowy, a uwierzcie mi, w smaku rewelacyjne. Także zapraszam wszystkich do skorzystania właśnie z takiej opcji, jeżeli jeszcze tak sowy nie robiliście. Naprawdę, to jest bardzo proste, bardzo szybko do przyrządzenia, nie potrzebujemy dużo czasu, a efekt smaku rewelacyjny. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry, napiszcie w komentarzach, w jaki sposób wy taką sowę przyrządzacie. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, jest tam naprawdę dużo ciekawych filmów. No zapraszam na kolejny odcinek, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!